Witam, tu Onui 2, a dzisiaj druga część matematyki trójkątów, czyli matematyki z Onui oczywiście. I właśnie dzisiaj druga część trójkątów. Jeśli ktoś nie widział pierwszej części, zachęcam do obejrzenia. Jeśli nie zapomnę, to wrzucę w prawym górnym rogu, pojawi się odcinek. Natomiast, jeśli film właśnie spodobał, oczywiście łapka do góry, jeśli chcecie coś znaleźć, subskrypcja. Cel 100 słów do końca roku jest realny, ale nie bez waszej pomocy. Natomiast dzisiaj przechodzimy już do drugiej części trójkątów i zaczniemy od twierdzenia Thalesa. Twierdzenie Thalesa brzmi samo w sobie: jeżeli ramiona kąta AO A1, czyli tego, który zaznaczonego po lewej, i lub ich przedłużenia przetniemy dwiema prostymi równoległymi A1, czyli tutaj zielona, oraz B1, czyli tutaj fioletowa, to stosunek długości odcinków wyciętych przez te proste na ramieniu OA lub na jego przedłużeniu, czyli ten górny, jest równy stosunkowi długości odpowiednich odcinków na ramieniu OA1 lub na jego przedłużeniu, czyli na tym dolnym. Nie mówi pewnie to za dużo, ale nie bez powodu są tu niebieskie literki, które mi bardzo szybko pomogą. I no, tak naprawdę. Twierdzenie Thalesa stwierdza, że jeśli dwie proste równoległe przecinają kąt, tak jak tutaj, to zachodzą te równości. Odwrotne, to znaczy, że jeśli zachodzą te równości, to te dwie proste, czyli zielona i fioletowa, są sobie równoległe. Przykładowy stosunek, jaki może tu być? A1, załóżmy, jest równy B, ups, tak, żeby było ładniej, B1. I tutaj tak naprawdę bardzo dużo można tworzyć tych równości. Można na przykład stworzyć, że A, załóżmy A do C. Ups, łomatko, jakie długie C. A do C jest równe A plus B do C1. I takich równości możemy tworzyć bardzo dużo z tego, więc to jest naprawdę przydatne, kiedy mamy właśnie dwie proste, które przecinają kąt. No, tutaj kąt, aczkolwiek to przy trzech prostych też może być. Przy trzech prostych z kolei mamy trzy proste, dwie proste przecinające trzecią prostą, to wygląda coś takiego. Załóżmy, mamy, ups, ojej, tam to zaraz dopiero. Oj, ale nie na 500%, no, szanujmy się. Załóżmy, mamy dwie proste, więc dwie proste, oj, miało być od linijki. Dwie proste, no powiedzmy, że to są proste, równoległe, przecięte trzecią prostą, czyli tak jak to widzicie na tym rysunku. I tutaj też można wiele kątów stwierdzić. Kąty zaznaczone na niebiesko w tym momencie, jasno niebiesko, są to kąty odpowiadające. Również one są tutaj. Może o, tak, żeby trochę bardziej łukowate było. Z kolei zielone to są kąty wierzchołkowe. Oczywiście niebieskie i fioletowe to też są wierzchołkowe, jeśli chodzi o na przykład tutaj, w obrębie tego, tu o, to niebieski i fioletowy również są wierzchołkowe. No ale no, ze względu na to, że po prostu są różnego koloru, to zostawmy je w tym momencie w spokoju. To są dla dwóch prostych przeciętych trzecią prostą, a jeszcze można byłoby dorzucić prostą czwartą, oczywiście, i wtedy będzie jeszcze więcej zabawy. Mianowicie teraz kąt fioletowy jest również tutaj i to są naprzemianległe wewnętrznie, natomiast niebieski jest również tutaj, to są naprzemianległe zewnętrznie. Wychodzi to dość prosto, ze względu na to, że kąty, oczywiście jeszcze zapomniałem powiedzieć, że kąt niebieski i zielony, tak, o to, co teraz jest czarne łącznie, zielony i niebieski dopełniają się do 180 stopni, co jest absolutnie logiczne, ze względu na to, że to jest prosta, a więc każda prosta w każdym momencie po prostu ma tak naprawdę kąt 180 stopni, czyli kąt
półpełny. To jest, myślę, że logiczne i z tego wychodzi, wiesz, też również wiele tego, że na przykład fioletowy jest równy niebieskiemu, ten fioletowy, te fioletowe wszystkie są sobie równe, niebieskie są sobie równe, zielone są sobie równe. To wychodzi wszystko z tego, że po prostu kąty dopełniające, jakby łącznie dopełniają się do 180 stopni. Przechodząc do drugiej części, czyli podobieństwo i przystawanie. Początkowo, załóżmy, że te trójkąty, no, myślę, że wyglądają podobnie przynajmniej. Na pewno nie są, no, starałem się, żeby były sobie równe nawet, ale no, jak widać, nie wyszło. I teraz tak, kąty są zaznaczone nieprzypadkowo, ponieważ już z tego, że mamy dane takie coś, czyli że wszystkie te jakby kolory sobie odpowiadają, czyli fioletowe kąty są sobie równe, zielone są sobie równe, etc. To znaczy, że jakby załóżmy, że ten kąt, czyli alfa, jest równy kątowi alfa, no co jest logiczne, beta jest równy kątowi beta i nie wiem, niech będzie gamma, oj, niech będzie gamma, jest równy kątowi gamma. Więc z tego już możemy stwierdzić, że trójkąt ten i trójkąt ten są sobie podobne. Są podobne trójkąt. Jeden trójkąt jest podobny do drugiego. Z cechy kąt, kąt, kąt. Ponadto można też stwierdzić podobieństwo trójkątów z cechy bok, bok, bok. I to jest trochę czasami mylące z przystawaniem, bo przystawanie też jest z cechy, można z cechy bok, 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 ale o tym zaraz. Więc no. Przystawanie, załóżmy, że to jest trójkąt po prostu. O, a to jest trójkąt 1. Czyli trójkąt jest podobny do trójkąta 1. I możemy tak, z cechy kąt, 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 k, k, albo dobra, po prostu już to nie będę ten, tylko po prostu to napiszę, bo już to będzie tak brzydko, że to się nikt nie doczyta. Halo tekst, pole tekstowe, dziękuję. Chodź tu. Z cechy kąt, kąt, kąt może być z cechy bok, kąt, bok oraz może być z cechy bok, bok, bok. Z tych trzech cech. Cecha kąt, kąt, kąt jest chyba najprostsza i to musi wynikać, że wszystkie kąty są sobie równe w obu trójkątach. Wtedy trójkąty są sobie podobne. Bok, kąt, bok, bo kąt pomiędzy dwoma bokami musi być równy temu odpowiadającemu w drugim trójkącie oczywiście. Natomiast dwa boki, które zostały przekazane, to muszą spełniać taki warunek, czyli A1, jak ja to zrobiłem, A do A1, bo kopia do oryginału, A do A1 jest równa bokowi B, w sensie stosunkowi boków B do B1. I to jakby to samo wystarcza do tego. Natomiast jeśli jeszcze dorzucimy jedną równość, też ułamkiem, myślę, że niektórzy już się domyślają, czyli oczywiście C do C1, to wtedy całość daje nam trzecią możliwość, czyli bok, bok, bok. Zatem takie trzy mogą być jakby C, ten, na co powołujemy się, mówiąc, że dane trójkąty są sobie podobne, czyli skąd, kąt, kąt, bok, kąt, bok i bok, bok, bok. Natomiast w przystawaniu trójkątów, czyli zaraz pokażę, że trójkąt po prostu jest przystający, czyli trzy kreseczki do trójkąta 1. Mamy tutaj z kolei również trzy cechy, aczkolwiek pod pewnym względem inne. Oczywiście bok, 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 no to ten, bok, kąt, bok oraz tej, której nie było przy podobieństwie, czyli kąt, bok, kąt. Nie ma natomiast kąt, 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 bo oczywiście można sobie. Najprostszym przykładem, dlaczego trójkąty nie są przystające, kiedy mają zawsze te same, kiedy mają te same kąty, są trójkąty równoboczne, gdzie zawsze kąty są te same, czyli zawsze trójkąty równoboczne są sobie podobne,
co jest jedyne, bo tak naprawdę żaden inny trójkąt, tak nie, o żadnych innych trójkątach nie możemy powiedzieć, że konkretna grupa zawsze jest sobie podobna. Oczywiście w trójkątach, bo kwadraty są sobie podobne pod względem kątów, oczywiście, czy prostokąty. Więc tak, natomiast właśnie w trójkątach przystawanie, no to bok, 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 czyli każdy bok jest sobie równy, czyli odpowiadając oczywiście, czyli na przykład A jest równy A1, albo dobra, tutaj nawias i tutaj też wrzucę po prostu tekstowo i po prostu dopiszę jedyneczki, czyli A jest równe A1, B jest równe B1 i C jest równe C1. Tu jedyneczki dopisać, 1, 1, 1. Oczywiście nie trzeba dowadniać, że wszystkie, że trzy boki są sobie równe, bo wystarczy, że na przykład załóżmy, że pomiędzy bokami A i B oraz A1 i B1 jest kąt tej samej miary, czyli alfa tam chyba była, czy tam było beta? Co to tam było? U nas to było gamma. Czyli gamma odpowiada gammie oraz A równe A1 oraz B równe B1. No to z cechy bok, kąt, bok przystające są trójkąty. Natomiast jeszcze można z cechy kąt, bok, kąt, czyli A jest równe A1, A jest równe A1 oraz gamma jest równa gammie w kącie i alfa jest równa alfie. I wtedy też to jest cecha z kolei kąt, bok, kąt. Więc tak. I jeszcze odnośnie samego podobieństwa trójkątów jest takie coś jak K. K to jest skala podobieństwa, czyli ogólny stosunek tego, czyli A do A1 równe B do B1 równe C do 1 równe K i K może być równe na przykład 0 coś, może być, oczywiście mówię 10, ale może być na przykład 1 ósma, a może być 7. I wtedy wiadomo, co jest większe. No jeśli 7, no to góra jest większa od dołu. Czyli kopia jest większa od oryginału. Natomiast jeśli jest coś ułamkowe, bo pamiętajmy, nie może być ujemne, jeśli coś jest ułamkowe, to wtedy dół jest większy, czyli oryginał jest większy. I myślę, że tyle z ważniejszych rzeczy. Przystawanie, no to właśnie powiedziałem. Coś jeszcze podręcznik chce sugerować? No, zastosowanie w zadaniach i jest powtórzenie. Więc tak naprawdę tyle. Ja nie będę robił już wielokątów, aczkolwiek są tam parę wzorów jest przydatnych do tych wielokątów. Dodam jedynie, że jeszcze tutaj w poprzednim odcinku nie wrzuciłem, potem sobie przypomniałem, nie wrzuciłem jeszcze jednej informacji. No, mianowicie jest jeszcze jeden odcinek ważny, mianowicie jest to środkowa. Załóżmy, że niech będzie z tego boku C, bo mi będzie najłatwiej. Ja tak w ogóle tak zawsze robię w każdych zadaniach, że biorę sobie po prostu ten kąt na górze, bo mi jest najprościej potem go sobie oznaczać i tak dalej. Okej. No nie, wyszło mi połówka kąta. O kurde, no to fajnie. Dobra, no to musimy na oko. Czego tu nie było? Jakiego koloru? Nie było koloru kolorowego. No to dobra, to tu niech zostanie fioletowa, natomiast. Czyli ta kolorowa linia to jest środkowa, która łączy wierzchołek z. Przepraszam bardzo, moje gardło już siada trochę. Łączy wierzchołek z środkiem boku, na który pada, czyli na przykład w trójkątach równoramiennych i równobocznych wysokość jest środkową. No i jest jeszcze symetralną, no to też ten. W sensie to w symetralną jest nie no, w równoramiennych też, ale tylko na jedną, a w równobocznym na każdym. Więc to też jest ważne do zapamiętania, bo to się przydaje często, bardzo często. Więc no. I z tego właśnie też jest też ciekawe twierdzenie, jakby, że
W momencie, w którym połączymy środki dwóch boków, to wtedy ten środek jest połową podstawy, do której jest równoległą. W sensie jest równoległą do tej podstawy i jest w stosunku 1 do 2. W sensie ta górna jest 1, a ta dolna jest 2, czyli ta dolna jest 2 razy większa od górnej oraz jest równoległa. Więc no i to. I to tyle w sumie tak naprawdę z tego wszystkiego. Ten odcinek jest krótszy od tego pierwszego, no bo tamtym już zacząłem robić wszystko, natomiast tutaj już po prostu dokończyć to chciałem. Odcinek pojawia się w niedzielę, ponieważ stwierdziłem, że w niedzielę będę miał najłatwiej, żeby po prostu wrzucać odcinki na koniec tygodnia. I one, mam nadzieję, że będą pojawiać się w miarę często, przynajmniej raz na 2 tygodnie. Jeśli nie będzie to możliwe, no to będą dłuższe przerwy, tak jak ostatnio była. Natomiast teraz udało mi się na chwilę chociaż wrócić do tego, do aktywności, że tak to ujmę. Mam nadzieję, że trochę się jeszcze ona utrzyma, choć trochę, i będę w stanie kontynuować względną aktywność. Więc no, dziękuję każdemu, kto obejrzał. Mówię od razu z zapowiedzią, że do końca października, jak to się pojawi, bodajże 17. Kalendarz mi nie chce ten. Tak, 17, bo to będzie niedziela. To 24 albo 31 można spodziewać się odcinka specjalnego z Kielc. Kto chce obejrzeć to, to zachęcam. Pojawi się, zostaje mi tak naprawdę jedynie co to. Chociaż też kwestia taka, że ten. Ale postaram się to zrobić, żeby było już chociaż sam odcinek. Później jeszcze będę dodawał wersję angielską. Ale no to myślę, że wersja polska póki co powinna wystarczyć. Zbliżają się też również święta na początku listopada, więc też będę w stanie na pewno trochę dłużej zająć się tamtym odcinkiem. Brakuje mi tylko już dosłownie, nie wiem, minuty. Potrzebuję jeszcze tam minutę dograć i kończę odcinek. Mówię od razu, to będzie ciekawe, bo to jest 1,5-godzinny odcinek, więc naprawdę będzie najdłuższym odcinkiem. Ciekawy jestem, ile będzie mi się przetwarzał. Do następnego, trzymajcie się i cześć.